Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zgłosiła się kobieta, która opowiedziała policjantom o kierowaniu wobec niej gróźb karalnych, gróźb pozbawienia życia jej i jej syna oraz usiłowania wymuszenia pieniędzy przez znajomą i nieznajomego mężczyznę. Po tym zawiadomieniu policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 44-latka wraz z jego 39-letnią znajomą, którym postawiono zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Decyzją sądu sprawczyni otrzymała zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz dozór policyjny, natomiast sprawcę aresztowano na okres 3 miesięcy. Teraz za popełnione czyny bandyckiemu duetowi grozi kara do 10 lat więzienia.